Bycie bratem tworzy pewnego rodzaju drobne komplikacje związane właśnie z nomenklaturą. Bardzo często jest tak, że ludzie do mnie podchodzą i pytają mnie: A ojciec jest ojcem czy bratem? Albo odwrotnie A brat jest ojcem czy bratem? Nie? Bo utarło się w zakonach i to jest całkiem sensowne, że bracia, którzy mają święcenia kapłańskie, są określani jako ojcowie, natomiast ci bracia, którzy święceń kapłańskich nie przyjęli, są nazywani braćmi. I to jest też ważne rozróżnienie, bo sakrament święceń jest czymś bardzo, bardzo ważnym, jest w końcu sakramentem. Natomiast w naszym zakonie, w zakonie braci mniejszych kapucynów, jest tradycją, że do wszystkich zwracamy się bracie. Oczywiście, jak ktoś powie ojcze, to nikt się nie obrazi, nic złego się nie stanie. Ale mówimy bracie, to znowu są pewne problemy. Jak uczyłem w szkole podstawowej, dzieci nie mogły tego zrozumieć, jak mają do nauczyciela mówić bracie. Więc przeważnie mówiły, panie bracie, na przykład, nie? Takie miały różne swoje jakieś formy na obejście tego, bo brat wydawało im się zbyt nieformalny. Zbyt jakoś tak, zbytnio się spoufalali ze mną. Ale jesteśmy, jesteśmy braćmi i uważamy, że to jest bardzo ważne, i to jest właściwie słowo, które definiuje naszą kapucyńską duchowość. Ale ja ośmielę się zaryzykować stwierdzenie takie, że to w ogóle określa chrześcijaństwo. Że bycie bratem to jest istota bycia chrześcijaninem. Chociaż są tacy ludzie, jest ich niemało, którzy twierdzą, że chodzi o coś innego chodzi o bycie siostrą. Także są i takie poglądy. Nie dogadamy się, podejrzewam, każdy pozostanie przy swoim. Ale właśnie to bycie bratem, siostrą jest na swój sposób istotą chrześcijaństwa. Ale to może być też bardzo źle zrozumiane, bo kiedy ja mówię o braterstwie, to dla wielu osób to się może kojarzyć chociażby z ideałami rewolucji francuskiej. Tam też było braterstwo na sztandarach. Nasze braterstwo nie ma nic wspólnego z Robespierrem i jego kolegami, bo ich braterstwo było rzeczywiście na sztandarach, natomiast niekoniecznie prowadziło do braterstwa w rzeczywistości. Bo pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć, kiedy mówi się o braterstwie, to jest to, że nam ludziom braterstwo nie wychodzi. Braterstwo było od początku pomysłem Pana Boga na ludzkość, ale jak przypomnimy sobie historię pierwszych braci, Kaina i Abla, to widzimy, że nam ludziom braterstwo nie wychodzi. Kain zabił swojego brata Abla i jeszcze nie widział z tym większego problemu. Bo. Dla nas, jak pozostajemy tylko na tej płaszczyźnie ludzkiej, to niestety do tego będzie prowadziło braterstwo. Brat będzie widziany jako rywal, brat będzie widziany jako ten, kto zagraża mi, kto zagraża mojemu szczęściu, kto jakoś wchodzi pomiędzy mnie a Pana Boga, nawet. Bo w końcu dlatego Kain zabił Abla, że w jakimś sensie Abel mu przeszkadzał w jego relacji z Bogiem, bo wydawał się być bliżej Pana Boga. Nam braterstwo po ludzku nie wychodzi i nie bylibyśmy braćmi, siostrami, gdyby nie to, że mamy wspólnego ojca. Dlatego właściwie nam nie wychodzi braterstwo, że my tego wspólnego ojca nie chcemy uznać. Kiedy mamy rodzinę, to jest takie z zakresu psychologii i w tej rodzinie ojciec jest dysfunkcyjny, to znaczy na przykład jest alkoholikiem albo jest całkowicie zaangażowany w pracę, a nie zajmuje się swoimi dziećmi, to bardzo często jest tak, że jest konflikt pomiędzy rodzeństwem. Ponieważ brak oparcia w ojcu prowadzi do tego, że się rodzi rywalizacja, zawiść, zazdrość i poczucie, że jak zdołuję mojego brata czy siostrę, to sam będę kimś więcej. I jak się przyjrzymy temu, jak wygląda dzisiejszy świat, zarówno nasze rodziny, rzeczywistość polityczna, w której żyjemy, również rzeczywistość Kościoła, to zobaczymy, że bardzo często jest właśnie tak, że my po prostu jesteśmy jak Kain i Abel, którzy nawzajem próbują sobie jakoś wydzierać um, tę wartość. A jest tak dlatego, bo nie widzimy, że mamy Ojca. Mamy Ojca w niebie i to Ojciec w niebie jest tym, który czyni nas braćmi. Co więcej, jesteśmy wszyscy braćmi w Jezusie Chrystusie. Gdyby Jezus Chrystus nie był naszym bratem, nie był pierworodnym między wielu braćmi, to my też nie bylibyśmy braćmi. Bo to Jezus Chrystus jest tym, który tworzy braterstwo chrześcijan. Najpierw muszę przyjąć Jezusa jako brata, żeby mógł przyjąć Boga jako Ojca i żeby mógł przyjąć Ciebie jako brata i siostrę. Ale zobaczcie, że to wcale nie jest takie proste, bo, Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to, żeby nam pokazać Ojca, żeby zaprowadzić nas z powrotem do raju, bo raj był tam, gdzie był Bóg. I co zrobiliśmy z naszym bratem Jezusem Chrystusem? Dokładnie to, co potrafimy najlepiej zabiliśmy go. W Jezusie Chrystusie historia Kaina i Jabla się powtarza. Starsi bracia Jezusa, dosłownie jego pobratymcy, zabili go. Dlatego, bo w jakimś sensie on wchodził w ich relacje z Bogiem, albo raczej pokazywał, że ich relacja z Bogiem jest fałszywa. Jezusa nie zabili jacyś buddyści, Jezusa nie zabili kosmici, Jezusa zabili y, ci, którzy z nim byli najbliżej, jego krajanie, Żydzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz mówić, nie, że coś jest nie tak z Żydami, zupełnie nie o to chodzi. Gwarantuje nam, żebyśmy zrobili dokładnie to samo, gdybyśmy byli na ich miejscu, a przynajmniej ja wiem, że zrobiłbym to samo, bo to robię. Jestem grzesznikiem. Nieraz w moim sercu Jezusa ukrzyżowałem, i nie chciałbym, ale obawiam się, że jeszcze nie raz to zrobię. My zabiliśmy Jezusa Chrystusa, ale Jezus Chrystus, pomimo tego, że Go zabiliśmy, to się na nas nie obraził. To może brzmieć tak bardzo. Jakoś kolokwialnie, ale to jest istota braterstwa Jezusa Chrystusa, że On nas nie odrzuca, pomimo tego, że my Jego odrzuciliśmy. Pomimo tego, że my nie chcemy być Jego braćmi i siostrami, ale chcemy Go ustawić w pozycji naszego wroga, to On nas przyjmuje. Istotą braterstwa Jezusa Chrystusa jest miłosierdzie. Jest to, że On Ciebie, drogi bracie, droga siostro, On Ciebie po tym, jak Go zamordowałeś, przytula do serca i mówi cieszę się bracie, że jesteś. Dalej Ciebie kocham. Kocham Ciebie dokładnie tak samo, jak kochałem Ciebie przedtem. Jak mnie zamordujesz jeszcze sto razy, dalej będę Ciebie kochał. To jest braterstwo Jezusa. Kiedy Piotr przychodzi do Jezusa i mówi Panie, ile razy mam wybaczyć, jak mój brat zawini przeciwko mnie czy aż siedem razy. Piotr myślał, że zrozumiał Ewangelię i chciał się popisać przed Jezusem, że Rozumie, że musi aż siedem razy wybaczyć. Nie? Otrzymuje odpowiedź nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy. Możesz wybaczyć w nieskończoność. Oczywiście ty tego nie potrafisz, Piotrze. Ja też tego nie potrafię. Ale Chrystus to ciągle robi. I odkrycie Jego miłosierdzia jest tym, co nas prowadzi do braterstwa.